Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa Syna Ojca niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Wysłuchajmy biblijny tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale od ósmego wiersza. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wołą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski, Dla umocnění vás. To znači aby doznač všud vás po Čechi přes obopolnou věrem vašem i mojím. A nechcem, aby abyste nevěděli, že často zaměřávám přibyč do vás, aby i všud vás, podobně jak všud jiných narodů, zebrač jaký šplon. Leč až do té chvíli měl jsem přeškody. Jsem důžníkem Grekov i ne Grekov. Mondrych I nie mądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarem, jak napisano, a sprawiedliwe z wiary żyć będzie. A tak Duchu Święty, proszę Cię, pomóż nam usłyszeć to wszystko, co Bóg chce nam dziś powiedzieć. W Jezus, Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. A nie chcę tu przytaczać ogólnego kontekstu całego listu, które już wspólnie omawialiśmy w poprzednich kazaniach. Jednak warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skoro jesteśmy na początku listu, zobaczmy jak Paweł się przedstawia. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. A Paweł pisze do zgromadzenia, którego nie założył. Nigdy wcześniej nie odwiedził, a później miał poprosić ich o udział w swojej podróży misyjnej do dzisiejszej Hiszpanii. A powinien chcieć zrobić jak najlepsze wrażenie, jak więc się przedstawi? Nie wspomina o swoich osiągnięciach, wykształceniu, pochodzeniu czy obywatelstwie rzymskim, a jedynie mówi rzymskiemu zgromadzeniu, że jest sługą Jezusa Chrystusa powołanym na apostoła i wybranym do głoszenia Ewangelii. Myślę, że tak właśnie zamierzał. Nie chciał wyliczać całej listy swoich osiągnięć. A dlaczego? W pozornym uproszczeniu dochodzimy więc do naszego dzisiejszego tekstu. W wersetach 8-13 Paweł wspomina o dziękczynieniu Modlitwie i pragnieniu spotkania się z rzymskimi chrześcijanami. Mógłby im powiedzieć, że przygotował dla nich najsłynniejsze, a w przyszłości najczęściej studowane streszczenie Ewangelii, jakie kiedykolwiek napisano. Ale wspomina tylko o tym, co robi, poza lub przed napisaniem listu. Dziękuję, modlisz się i tęskni za spotkaniem z nimi. Nie jest on obojętny w sprawie Zboru Rzymskiego, a oni nie są dla niego jedynie rodzajem ludzkich zasobów, które może wykorzystać. A Paweł zwraca więc uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy, zanim ogłosi główny temat całego listu. Praktycznie pokazuje nam, jak patrzeć na siebie i na innych. Bycie osobą, która odpowiedziała, na Bożą wieść o zbawieniu, a także osobom, która zdaje sobie sprawę, że również jest częścią Bożego dzieła na tym świecie, jest ważniejsze niż cokolwiek innego, co mógłby o sobie powiedzieć. Bycie osobą, która nie postrzega innych jako środków do osiągnięcia swoich celów, lub jako marionetki, w które musi zakodować swoją wizję życia, Raczej bycie osobą o autentycznej miłości, która ostatecznie prowadzi do dziękowania Bogu za obecność tych ludzi w jej życiu i modlenia się o dalsze błogosławieństwo dla nich. To wspaniałe modele właściwych, miłych Bogu relacji międzyludzkich. A podobny tok rozumowania prowadzi Pawła do stwierdzenia, jestem dłużnikiem Greków i nie Greków. Mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelią i Wam w Rzymie. Oczekiwalibyśmy częstszego porównania Żyda i Greka, więc może chodzić o coś innego. Nie chodzi o to, skąd ktoś pochodzi, czy jakie ma wykształcenie ale o to, że ma usłyszeć i uwierzyć w dobrą nowinę o tym, kim naprawdę jest Bóg. I czuje się więc dłużnikiem, ponieważ Bóg powierzył mu coś do przekazania, ewangeliem. A dopóki nie wypełni tej misji, jest nadal w tym sensie ich dłużnikiem, ponieważ zachowuje w posiadaniu coś, co właściwie należy do nich. Jest więc On prawdziwie świadkiem żywego Boga, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii syna Jego. A nie jest to jednak dług, który, jak to się mówi po czesku, chcemy spłaczać z odsetkami, z uroki, aby nigdy nikomu nic nie być dłużnym, ale aby Ewangelia wywołała w nas reakcję, reakcję wiary, za którą idą czyny wiary. A nie dlatego, że muszę jakoś zwrócić Bogu moje zbawienie i odpłacić muszę, ale że objawienie miłości Boga na krzyżu uczyni nas zdolnymi do kochania Boga i człowieka w ten cudowny sposób, którego nie potrafimy wyjaśnić. A każdy z nas, nawet Paweł, jest dłużnikiem. Dłużnikiem, który nie ma się spłacić, ale dłużnikiem, któremu coś zostało dane. Dla błogosławieństwa nie i tych wokół nie. A w ten sposób dochodzimy do podstawowej idei i powodu napisania całego listu do Zimian. Paweł mówi, Ewangelia jest, ale może zacznijmy od tego, czym ona nie jest. Ewangelia nie jest naszą mocą, nie jest narzędziem do osiągania naszych celów czy do manipulowania człowiekiem. Ewangelia nie zależy nawet od mojej wiary. Oczywiście wiara jest właściwą odpowiedzią na jej wysłuchanie, ale w samej Ewangelii nie chodzi o mnie. Paweł używa słów Habakuka 2.4 w swoim 17 wierszu: Sprawiedliwy będzie wziął z wiary. I księga Habakuka jest wyjątkową księgą wśród małych proroków. Ponieważ jest napisana jako rozmowa proroka z Panem. Habakuk pyta Pana, jak długo będzie czekał, zanim objawi swoją sprawiedliwość i zadziała przeciwko złu, które dzieje się w Izraelu. Czy Pan Bóg nie widzi zaniedbania Tory, przemocy, niesprawiedliwości czy skorumpowanych przywódców swojego ludu? A co gorsza, sąd nad Izraelem. Ma być wykonany przez Babilończyków, którzy najwyraźniej są o wiele gorsi niż sam Izrael. A dlaczego Bóg miałby w ogóle pozwolić na coś takiego? Gdzie jest jego sprawiedliwość, prawość i wierność Jego przymierza z Izraelem? Habakuk otrzymuje jednak wizję przyszłego czasu, w którym Bóg objawi swoją sprawiedliwość, a czekając na ten czas. Zostane wezwany do wiary. Albowiem nie stydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo po usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary wiarem, jak napisano, a sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Ewangelia o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha oświecenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. A to jest przede wszystkim jasną odpowiedzią Boga na pytanie Habakuka i nas, którzy pytamy, czy Bóg interesuje się tym wszystkim, co dzieje się na świecie i wśród jego ludu. Bóg postanowił najpierw zbawić człowieka, zanim położył kres złu. Ewangelia nie jest więc czymś, co jest z człowieka, co zależy od mojej wiary, ale przede wszystkim ukazuje Pana Boga jako kogoś, kto nie jest obojętny, kto nie jest głuchy na nasze modlitwy. Bóg chce zbawić człowieka, a historia Jezusa Chrystusa i jego ofiary na krzyżu pokazuje nam, co Bóg był gotów poświecić dwa człowieka. A moglibyśmy chcieć, aby Ewangelia była pełna nakazów, skutków naszych czynów, ceny, którą teraz musimy zapłacić na całą wieczność. Ale sercem Ewangelii jest albo więc tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzenego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony. A czasami jednak to brzmi, jakby Ewangelia była bardziej, bardziej słowami: tak, bowiem Bóg znienawidził świat, że syna swego jednorodzonego zabił. A myślę, że o wiele łatwiej byłoby uwierzyć w tę drugą wersję Ewangelii, jeśli masiem odrobinę zdrowego rozsądku. Ale z jakiegoś powodu Ewangelia Boża pokazuje nam, kim jest Bóg i że nie zapomina o człowieku, że jest sprawiedliwy, że Ewangelia nie jest pełna Bożego gniewu i sądu, a cała historia Pana Jezusa Chrystusa i jego dzieła jest przeniknięta miłością Bożą do człowieka. Nic więc dziwnego, że pożądaną odpowiedzią jest wiara. Bo wierzyć w takie przesłanie, przesłanie, wierzyć, że jest Bóg i nie tylko wierzyć w jego istnienie, ale że jest to Bóg, który mnie nienawidzi, ale Bóg pełen miłości. Bóg, który poświęcił wszystko dla mojego życia, to coś, co naprawdę objawia moc Boga. A często, gdy widzimy nasze własne myśli, nasze własne zachowanie, gdy słuchamy naszych własnych słów, ale przede wszystkim, gdy widzimy tajemnice, które skrywamy głęboko w środku, nasze najskrycie uczucia i myśli przekonują nas, że nie jesteśmy godni miłości, a nie jesteśmy godni takiego Boga. A dlatego pierwszy krok wiary, kiedy uwierzymy w najważniejszą historię chrześcijaństwa, jest jednocześnie najtrudniejszy. Nasze zrozumienie i spojrzenie na siebie. Na siebie często idzie w zupełnie przeciwnym kierunku niż to, co mówi nam Ewangelia. Czy zaryzykujemy i spróbujemy uwierzyć w tę historię? Zrobiłem to i muszę powiedzieć, że moje życie nie jest nagle pozbawione problemów, nie jest nagle pozbawione bólu, ale mam nadzieję i możliwość być częścią historii, która od Biblii dopiero się zaczyna. Ewangelia może we mnie żyć i przynosić błogosławieństwo tym, którzy są wokół mnie, tak jak Paweł przynosił błogosławieństwo tym, którzy byli wokół niego. A każdego dnia mogę stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. I chociaż nie oznacza to odporności na zło, które spotkam, lecz uczynię w swoim życiu, mam Boga w Chrystusie, którego warto naśladować. Jest to życie, w którym uczę się bardziej kochać Boga, siebie i tych, którzy mnie otaczają. Ale nawet w tym wszystkim nie mogę zapomnieć o fundamencie, który mam w Ewangelii. Że to jest objawiona moc Boża, a może w jakiś cudowny sposób działać we mnie i w każdym z nas. A chwała Bogu za to, że to nie jest Boża moc potępić i zniszczyć wszystkich. ale Boža moc uratovat i zbavit všech. Amen.